Od 7 minut, proszę państwa, jesteśmy już w czasie programowym po 10. A skoro po 10, to konsekwentnie wracamy do naszej dyskusji. Pan poseł Szymański przygłosi. Tak. Dziękuję. A propos. Ludzie, patrzcie się, jaki szczęśliwy człowiek. On się uśmiecha, że przygłosi. Super. Tak, no cieszę się, że konsekwentnie pan redaktor się tego trzymał. A propos tych przedsiębiorstw jeszcze i sytuacji, które one są umieszczane, tak, w przedsiębiorstwach, no to przed chwilą usłyszeliśmy kilka, powiedzmy, takich kierunkowych, nawet bym powiedział, zapowiedzi, jakie przedsiębiorstwa mogą wziąć w czym udział. Natomiast ja chciałbym zwrócić bardzo mocną uwagę nie tylko na samą nazwę czy sam kapitał danego przedsiębiorstwa, ale też na zasoby ludzkie, które w tym przedsiębiorstwie pracują. Z tego też względu, że problemem polskiego przemysłu jest nie tylko kapitał zagraniczny, ale również jest problem polskiej myśli technologicznej, własności intelektualnej nad tym, i kadry, która jest w stanie tę własność intelektualną wykorzystywać, czyli tę technologię ma już poznaną, przetestowaną i potrafi się nią posługiwać. To są takie aspekty, o których no, nieczęsto się rozmawia, a widzę to na własne oczy na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 20 lat, jak kadra na przykład stoczniowa, która no, znała się bardzo dobrze 20-30 lat temu na swojej robocie, w tym momencie pracują gdzieś po Norwegiach. W Niemczech najbliżej. Rosji. Niemcy, Norwegia, no, tak jest. Tak, Norwegia to jest akurat potentat, jeśli chodzi tutaj o rynek stoczniowy. No i ale przypomnę panu, panie pośle, że nasi stoczniowcy, ci, którzy nie chcieli wyjechać za pracą do tych krajów, gdzie jednak to się opłacało, bo u nas to było nieopłacalne. Poza tym nie mieliśmy najlepszej renomy w kraju. Oczywiście to jest czarny humor, który prezentuję w tej chwili, czy w ogóle na świecie. Byliśmy potentatem, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy. Z doskonałą renomą. No to naszym stoczniowcom zaproponowano wówczas, kiedy ich wywalano z roboty, bo nawet się nie chciało złożyć wniosku, żeby tak jak było na przykład w Rostoku w stoczni, żeby dostać pomoc publiczną, no to nasi stoczniowcy dostali w gratisie w ramach przeszkolenia, jak to się mówi, przezawodowienia, kurs strzyżenia psów. Rewelacja. No tak, to taki symboliczny przykład. Tak, symboliczny przykład przekwalifikowania, no absurdalny. Ja może konkretny przykład podam. Stocznia Marynarki Wojennej, która teraz jest stocznią wojenną, obsługuje, no jak nazwa wskazuje, okręty marynarki wojennej i między innymi okręty podwodne. I w tym momencie mamy jeden okręt podwodny, który powiedzmy, że umie się zanurzać. Natomiast kadry, która jest w stanie serwisować czy obsługiwać, w zasadzie nie ma, bo albo ona wymarła, albo wyjechała. I na jej miejsce są zatrudniani oczywiście, że nowi pracownicy, tylko tacy, co nie mają już z takiej styczności, tak, z technologią, i sztuka to nie sztuka. W sensie mówię o tym, że 10 pracowników nowych za 10 pracowników doświadczonych to nie jest to samo. I problem, który ja zauważam, to jest właśnie brak ciągłości w lokowaniu zamówień takich w perspektywie pewnej długoterminowej, żeby kadry mogły się kształcić, szkolić i przez lata były utrzymywane na danym poziomie technologicznym, żeby nie było takich wydarzeń, powiedzmy, ad hoc zbierania z rynku jak odkurzacz wsysania wszystkich, którzy coś tam wiedzą, bo my teraz robimy duży projekt jakiś tam typu budowa tych promów czy budowa teraz nowych okrętów dla marynarki wojennej. Wsysa to wszystkich z rynku, czy oni są ze sobą zgrani, czy mają technologię dobrze poznaną, dopracowaną. Tego nie wie nikt i trochę właśnie z zamkniętymi oczami. Znaczy na sucho teoretyk nigdy nie będzie praktykiem, a praktyk nie zawsze musi być teoretykiem. Natomiast tak, żeby ten teoretyk miał szansę praktycznie wypróbowania swojej wiedzy tej teoretycznej, no musiałby mieć na czymś taką możliwość. No tak, zdecydowanie. Najefektywniejszy sposób, powiedzmy, wykształcenia takich kadr to jest relacja uczeń-mentor,
czyli ta starsza kadra, która jest bardzo doświadczona, po prostu wdrażałaby tych teoretyków, nazwijmy to, w już meandry praktyki. I kiedyś to tak funkcjonowało, tak, że pokolenia wykształcały nowe pokolenia inżynierów i techników, a w tym momencie ten łańcuch został przerwany jakieś 30-20 lat temu. Teraz on zaczyna się dopiero odbudowywać. Ja bardzo bym, już tak konkludując to, bardzo bym sobie życzył, żeby była taka sytuacja, że jeśli państwo polskie, jakieś spółki próbują ulokować zamówienia gdzieś, no to właśnie, żeby uwzględniły nasz potencjał technologiczny, inżynierski, produkcyjny. Jeśli zapotrzebowanie, jeśli potrzeby tego przedsiębiorstwa po prostu przekraczają nasze w tym momencie możliwości, no to zastanowić się naprawdę nad inwestycją w to, żeby rozbudować produkcję, żeby rozbudować ilość na przykład inżynierów czy jakieś działy badawczo-rozwojowe potworzyć i wypracować sobie technologię i w taki sposób zabezpieczać też no nie tylko gospodarkę, ale też właśnie bezpieczeństwo, tak jak poseł Gosek tutaj wspomniał o kolejach jako o strategicznie ważnej części gospodarki z uwagi właśnie na bezpieczeństwo, to ja uważam, że tutaj tych gałęzi jest dużo więcej. Jeśli właśnie nie będziemy mieli tego bezpieczeństwa w postaci kapitału ludzkiego, w postaci ludzi, którzy znają technologię, no to będziemy tylko rozmawiać sobie o szyldach firm, o nazwach firm, a to nie jest cały obraz. Iwona Arendt. Szanowni Państwo, tutaj co słuchaliśmy na temat inwestycji, które w Polsce no, rozwijały się i na to zwrócił Pan uwagę też Pan poseł Mariusz Gosek, że wszystko co dobrze szło nagle zaczyna teraz być nie wiem, źle zarządzane przez Platformę Obywatelską. Ja podam przykład, bo cały czas myślę o przykładzie z mojej podkomisji do spraw transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej. Szanowni Państwo, oczywiście nam zarzuca się bardzo często Prawu i Sprawiedliwości, że 8 lat nic nie zrobiliście. No nie, chociażby energetyka jądrowa to jest przygotowywanie wieloletnie, inwestycje, projekty, wybranie partnera, szkolenia też i to trwa wiele lat, żeby przygotować taką inwestycję i to trwało właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości i tą inwestycję przygotowywaliśmy po to, żeby powstały dwie elektrownie jądrowe w Polsce. I co się działo na ostatniej podkomisji do spraw właśnie transformacji energetycznej? Okazuje się, że jest dwugłos w rządzie Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony mówi się o tym, że oczywiście ta pierwsza elektrownia jądrowa powstanie, oczywiście zmiana jest lokalizacji, bo w Koczewie ma powstać, natomiast o drugiej w ogóle nie ma mowy, a wręcz wystąpił jeden z doradców pani minister, który nas przekonywał, że właściwie elektrownie jądrowe w Polsce zupełnie nie są potrzebne. To powoduje, to znaczy, że rząd jest dwugłos. I teraz to ja bym najbardziej, przepraszam, żeby pogodzić ten dwugłos, najbardziej chciałbym usłyszeć głos pani poseł Zielińskiej, bo ona jest najbardziej produktywną osobą w tym resorcie. Ona uważa, że nie jest potrzebna nam elektrownia jądrowa, dlatego że jak wieje, to mamy... Przepraszam, pani poseł Matysiak kręci głową, dlaczego? Nie no, znaczy, przepraszam, ja tylko tutaj się zgodzę. Oczywiście, że nam jest potrzebna elektrownia jądrowa i to nawet nie jedna, tylko kilka i ta budowa już się powinna dawno rozpocząć i to jest polska racja stanu, żebyśmy nasz miks energetyczny opierali na czyste źródła energii i na odnawialne źródła energii i to po prostu powinno zamknąć temat. Mało tego, Polacy chcą budowę elektrowni jądrowej. Chcą. A co na to pani minister Zielińska? Trzeba pytać pani minister Zielińskiej. Ja jeszcze dokończę. Szanowni Państwo, byliśmy na dobrej drodze do rozmów. Oczywiście z Amerykanami ta pierwsza elektrownia, no nie wycofują się obecnie rządzący. Natomiast już byliśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby jako partnera Koreańczyków, mieliśmy Koreańczyków. Po czym rząd zerwał te rozmowy. Koreańczycy poszli do Czech i tam będą budować i to bardzo szybko prawdopodobnie elektrownię jądrową z Czechami, a my tej drugiej elektrowni jądrowej nagle słyszymy, że
prawdopodobnie ona nam zupełnie nie będzie potrzebna, tak? Ja się obawiam, że nawet ta elektrownia, o której mówią, że no niby ma powstać od 6 do 9 gigawatów, że ona no będzie się budowała, ale ja się obawiam, że jeżeli jest ten dwugłos w rządzie Platformy Obywatelskiej, to te elektrownie nie powstaną ani w 2033, ani w 2040. I to jest przerażające. W 2033 to już nie powstaną, to już spieszę panią uspokoić. A w 2040 to już też zapomnijmy. Ja się obawiam właśnie tego, że to, co dobrze szło, na dobrej drodze było, i proszę nie zarzucać Prawu i Sprawiedliwości, że 8 lat nic nie robiliśmy, bo myśmy przygotowywali te inwestycje. I tak jak tutaj pan poseł Krzysztof Szymański mówił, że to jest długofalowy proces przygotowywania pewnych inwestycji, czy pracowników, czy także projektowania, to właśnie to trwało za rządu Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy tę inwestycję przygotowywali. Dzisiaj Platforma Obywatelska ją naprawdę powoduje, te działania powodują, że ona się przedłuża. Proszę państwa, z Koreańczykami, tymi południowymi, jest jeszcze jeden numer. Państwo pamiętają produkcję samochodów, produkcję motoryzacyjną, były takie szanse, perspektywy, żeby Koreańczycy weszli do Polski i produkowali swoje samochody właśnie tu. Ale dziwnym trafem i te spod znaku H, jak i te spod znaku K zostały przeniesione albo do Czech, albo na Słowację. Wyszło jak wyszło. Tutaj z Koreańczykami była szansa na coś innego, a mianowicie na to, że jeżeli już ten przemysł motoryzacyjny żeśmy stracili i odpuścili go sobie, to przynajmniej ten przemysł obronny można było rozwijać. Ślad za tą elektrownią atomową, być może technologia atomowa, być może również różnego rodzaju inna produkcja związana czy z K2, czy z K9, bo te plany też były. Natomiast z tego, co słyszę, tak, no to za bardzo kredytowo się nie spina, żeby robić zakupy dalej z Koreańczykami i robić z nimi interesy. Z tym offsetem, który Koreańczycy mieli do Polski wprowadzić właśnie przy zakupie K2 i K9 i wspólna produkcja czołgu, też za bardzo nie idzie. Elektrownia też nie idzie, także będziemy z tym wszystkim za moment jak Himmelsbach z angielskim. Tak w wielkim skrócie. Tylko panie redaktorze... No i szkoda, jest... szkoda, ja tylko już to zakończę. Szkoda właśnie, dlatego że Koreańczycy także chcieli wejść na rynek europejski przez Polskę. A to dla nas byłaby szansa też gospodarcza, jeżeli byśmy takich partnerów mieli w różnych dziedzinach jak Koreańczycy. No, no tak, tylko z drugiej strony z Czech do Wiednia jest trochę bliżej, Austriacy zdaje się... Ale sobie... Czesi to wykorzystają, tak? A Polacy tego nie wykorzystali, no. No ale za chwileczkę taki centralny port komunikacyjny będzie w Austrii. Nie musi koniecznie powstawać w Polsce. I będzie a po co? Dobrze, jak no. W Berlinie może być, nie? No w Berlinie to by już mamy. To jest nasze takie, berlińskie. Ktoś jeszcze głos? W tej dziedzinie nie, czy nie? Czy skupiamy się na słupkach, bo mamy słup. Ja tylko i to nie poparcie dla partii proszę politycznych. Proszę zobaczyć, jaki dramatyczny obraz żeśmy zarysowali w zakresie to, co pani poseł Iwona Arendt mówiła, pan poseł, w zakresie infrastruktury krytycznej, bo wszystkie te kwestie, które tutaj omówiliśmy, zarówno ten transport morski, kolejowy, lądowy, żeśmy dotknęli, to wszystko jest... Nie, lądowy tylko w kategoriach autostrad. Okej, okay, ale to dotknijmy też i tego. To jest całość infrastruktury krytycznej, czyli bezpieczeństwa państwa polskiego. To nie jest tylko... Przede wszystkim rozwój gospodarczy, ale i domyka się w tej bańce tego bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Naprawdę, jeżeli zaniedba to rząd Donalda Tuska, widać, że tam oni w ogóle o tym nie myślą. Bo ja nie widzę takich jakichś działań, na przykład pani poseł tu mówi o hybrydach, tak? U nas, pani poseł, ja podam pani przykład, Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, Prawo i Sprawiedliwość, zostały kupione hybrydy, jest dojazd do miejscowości uzdrowiskowej Busko-Zdrój, to da się zrobić. Z łódzkim województwem, tam wtedy był marszałkiem pan Schreiber, Świętokrzyskie podpisał porozumienie, te pociągi poruszają się, hybrydowe, trwa teraz... elektryfikacja, poruszają się ze Skarżyska do Łodzi. To wszystko dało się zrobić za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Teraz nagle przed tu zgnić się nie da. No to, no, szanowni państwo, ja tylko proszę o to, żebyście zrobili sobie taką kwerendę, nie tylko tych programów socjalnych, o których wszyscy wiemy, ale kwerendę tej całej infrastruktury krytycznej, która tak była mocno rozwijana, bo to jest bezpieczeństwo Polski, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz nagle za Tuska nic się nie da. No dobrze, proszę państwa, da się. Jest jedna rzecz, którą z całą pewnością da się. I to nawet jak nie da się, to się i tak da się. Mamy za sprawą Faktu, czyli Gazety Codziennej,
wyliczenia, ile to przeciętnemu Polakowi. Proszę. O, to jest właśnie taka komunikacja. Kiedy chłop mówi do obrazu, a obraz do niego ni razu. Mamy, proszę państwa, taką grafikę wstępną, żebyście państwo wiedzieli, jak nam się będzie żyło cudownie w uśmiechniętej Polsce. Nie tylko w uśmiechniętej Polsce, bo wszyscy Europejczycy będą uśmiechnięci, bardzo proszę. To są dodatkowe opłaty, które nas czekają. To jest na przykładzie kilku rzeczy. Mamy na przykład dodatkowy roczny koszt odgrzania wody przez gospodarstwo domowe. O przeciętnym zużyciu ciepłej wody będzie się zwiększał następująco. To jest rok 2027, a więc już za 3 lata. Przeciętnie do naszego rachunku dopiszemy sobie, jeżeli grzejemy gazem ziemnym, 79 zł. Nie, proszę się nie zrażać tym, że to 79 zł za całą fakturę, chociaż pewnie co niektóre partie, szczególnie dla swoich wyborców, będą to tak przedstawiały, szczególnie Platforma Obywatelska, bo ma tych wyborców rzeczywiście ewidentnie już tak wyrobionych i politycznie, i ekonomicznie wyedukowanych. Rok 2028, a więc perspektywa 4 lat, to jest już 132 zł. No i finalnie ten rok 2055 to jest 1373 zł. Dodatkowo do rachunku, które będziemy mieli. Z węglem to wygląda tak, że węgiel, który jest tańszy jednak mimo wszystko, przynajmniej był z założenia, aniżeli gaz, to jest 153 zł już za 3 lata. W roku 2055 2645. Gotowanie posiłków tam było również. To państwo widzieli, od 62 zł zaczynamy, jeśli chodzi o gaz ziemny. Paliwa transportowa, więc to jest to, jeżeli się państwo zastanawiają, czy już kupować elektryka, czy dalej jednak być na tych paliwach kopalnych, to proszę bardzo, za 3 lata. Do ceny diesla, który będzie po 5,19, dodamy 35 groszy. To jednak cena będzie niższa, aniżeli jest w tej chwili. Nie, żartuję oczywiście. Z tym paliwem po 5,19 to nie ja byłem autorem tego zwrotu. Diesel 35 groszy więcej do każdego litra od 2027 roku. Rok 2055 do ceny aktualnie obowiązującej 6,12 zł trzeba doliczyć. Na gazie ziemnym, przepraszam, na LPG jest jednak najtaniej, bo 3,58 zł. To jest rok 2055. No i co my tam jeszcze mamy? Mamy też taką rubryczkę o... Cena gazu, która w 2023 roku wynosiła średnio 200,17 zł. Jak ta cena będzie rosła? 2055 rok. No to mamy dodatkowo 445 zł. To jest ile? 300% więcej? 300 z okładem nawet. To na węgla. Dziś... No właśnie, dziś nie wiem, ile to na węgla kosztuje. No to powiedzmy 1200-1500 zł na potrzeby naszych dywagacji. Rok 2027 to jest podwyżka dodatkowo na tonie 306 zł. No i rok 2055 to jest 5298 zł. W głowie się nie mieści. Dodatkowy roczny koszt netto ogrzewania budynku o przeciętnym zużyciu węgla do celów grzewczych o powierzchni 100 metrów. 18 tysięcy, 12 to jest chyba, proszę państwa, niemożliwe. Rok 2055. Fantastycznie to wygląda. No, to co państwo na to? Kto pierwszy? No może ja tylko powiem tak. Ja nie wiem, bo to jest jakieś rządowe, tak? Wyliczenia. No to fakt przeliczył, zakładam, że wiedzą, jak to przeliczyć. To fakt przeliczył, czy to jakieś rządowe przeliczenia? Bo pani, też... pani poseł Arendt, rząd pani przeliczył na swoich stronach Platformy Obywatelskiej, że dzięki rządowi wszystko potaniało. No. Sam minister Domański mówi, że są rządem niskich cen, a pani się pyta, czy to przeliczył rząd. I są grafiki na to. No tak, tak, no to powiedzmy to, jak jacyś fachowcy przeliczyli dla faktu, tak? Więc to pokazuje, że podwyżki będą, natomiast... Będzie pani miała ETS, ETS2, plus do tego wszystkiego coś się tam jeszcze wymyśli, plus się coś do tego wszystkiego jeszcze doda i 18 tysięcy złotych będzie pani płaciła za, dodatkowo za ogrzanie 100 metrów domu. Fantastycznie. Tak, to pokazuje, że jednak te podwyżki będą. Tylko ja się obawiam, panie redaktorze, że te wyliczenia to są też tylko takie prowizoryczne wyliczenia. Bo ja się obawiam, że te podwyżki, jak dalej będzie sytuacja taka, że mamy wojnę,
na Ukrainie, niestabilny mamy też Bliski Wschód, w Unii Europejskiej czy w Europie także jest niestabilnie i w związku z tym może być tak, że te podwyżki mogą być jeszcze większe, że to są takie bardzo delikatne wyliczenia, ale to pokazuje, że to jest nieprawda, że Donald Tusk kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie, mówiąc o tym, że energia w Polsce potaniała. Nie, energia nie potaniała, a będzie jeszcze coraz wyższa i coraz droższa, bez względu na to, czy będzie więcej OZE, czy będziemy odchodzić od węgla, to ta energia będzie droga i dopóki my nie będziemy rzeczywiście inwestowali w magazyny energii, w elektrownie jądrowe, to naprawdę ta energia będzie coraz droższa. Pani poseł, ja pani coś powiem. Ja nie wiem, ja mam panele fotowoltaiczne i pewnie każdy z państwa się w jakiś sposób... A magazyn ma pan? Nie, czy nie? Nie, nie stać mnie na ten magazyn. Warto poza tym... Ale wie pani, ja z kolei też nie wyprodukuję tyle, żeby jeszcze tę energię magazynować. Natomiast ja się obawiam czegoś innego. Że to za ładnie wszystko idzie, w związku z powyższym ktoś wpadnie na genialny pomysł, Klarenbach. No macie panele fotowoltaiczne, to my wam podateczek od tego damy. A ja? No. Także to już nie będzie aż tak opłacalne, czy w ogóle opłacalne, ale trzeba będzie do interesu dołożyć. Z tymi magazynami energii też. Słyszałem, jak się ludzi dało wychłuszczać na tych pompach ciepła. Też sobie ludzie w brody plują, no. Ale ma pan rację, panie redaktorze. Jak tak kryzys z finansami w budżecie państwa, deficyt budżetowy, no to przecież taki boom był na panele fotowoltaiczne, tyle ludzi sobie zainwestowało w to, no to trzeba podatek nałożyć, to będą pieniądze do budżetu, czyste, proste pieniądze i się ukróci też rozwój paneli fotowoltaicznych i przez to sieci elektroenergetyczne nie będą tak przeciążone, ponieważ są niedoinwestowane i cały czas brakuje pieniędzy na rozbudowę. No to proszę państwa, to tak troszeczkę w tej narracji pani poseł Arendt, kolegę poproszę, żeby nam puścił ten tekst, tak żeby go było łatwiej pokazać i od razu skomentować. Mamy czarny poniedziałek na giełdach. Tokio, Seul, Warszawa, Frankfurt, wszystko na czerwono. Takiej wyprzedaży na tokijskiej giełdzie nie było od 1987 roku. Kluczowy indeks spadł prawie 14%. Bardzo źle wyglądały notowania w Korei Południowej, w Turcji. Mocnymi, choć nie aż tak spektakularnymi spadkami zaczęła dzień też Europa, nie wyłączając Warszawy. Portfele inwestorów i funduszy emerytalnych schudły w poniedziałek i to poważnie. Ten możliwy konflikt zbrojny, o którym pani poseł Arendt mówiła, i to już nie chodzi o wojnę na Ukrainie jako taką, ale chodzi o to... Bliski Wschód, konkretnie Iran, tak. Izrael, plus do tego wszystkiego inne państwa ościenne, które również tym konfliktem mogą być albo już zostały zainteresowane. Pani poseł Matysiak. No teraz ta ostatnia informacja też pokazuje, jak bardzo jesteśmy też zależni od tej sytuacji na świecie, sytuacji geopolitycznej i jak trudno często też przewidywać kierunki. Natomiast jeżeli chodzi o te plansze z podwyżkami, wydaje mi się, że to, czego też brakuje, to jasnej informacji ze strony rządu, w jaki sposób chce zapewnić to, że Polacy będą w stanie ogrzać swoje mieszkania, no tak jak teraz, będą w stanie dostać się w różne miejsca. Wiemy, że na przykład podwyżki w tym sektorze transportowym będą miały przełożenie także na podwyżkę innych produktów, które nie były tutaj wyszczególnione, więc wydaje mi się, że tutaj tej komunikacji ze strony rządu po prostu jasnej brakuje. Znaczy, myślę, że każdy, kto z takim zestawieniem się zapoznał, chciałby wiedzieć, czego może oczekiwać i jakiego wsparcia ze strony rządu za te 2, 3, 4 lata. A jakiego wsparcia bezpiecznie by pani oczekiwała od strony tego rządu? Ja myślę, że to nie chodzi czy tego, czy innego rządu, bo wydaje mi się, że takie wsparcie powinno być oczekiwane ze strony każdego rządu, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zapewnić naszym współobywatelom po prostu godne warunki życia. No to nie można, godnie nie pracownicy. Można, nie można żadnej osoby po prostu pozostawiać samemu sobie, zostawiać tych problemów związanych z tak naprawdę z podstawowymi sprawami. Pani poseł, bez żadnego artyści wsparcia. Z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bo to są artyści, naprawdę, i to są wirtuozi. I humoru, i bajeru, i całej innej reszty. Kiedy były zapowiadane podwyżki, oni na antenach ogólnopolskich stacji radiowych czy telewizyjnych przekonywali o tym, że o żadnej podwyżce nie ma mowy. Wręcz przeciwnie, będą obniżki.
i maksymalnie, jeżeli cokolwiek podrożeje, to tylko dla nielicznych, to 30 zł. Znaczy, panie redaktorze, no takie wypowiedzi myślę, że będzie łatwo po prostu zweryfikować. Już teraz do niektórych osób przychodzą nowe rachunki z nowymi wycenami. Warto też podkreślić, ludzie wierzący się robią od razu, że wiele też osób o tych podwyżkach może się dowiedzieć dopiero za kilka miesięcy albo w przyszłym roku, no bo przecież tak naprawdę te umowy, które mają zawarte na cenę prądu, często są po prostu zawierane na cały rok i jeszcze obowiązują stare ceny. Natomiast no wydaje mi się, znaczy i to chyba nie jest też oczekiwanie z Księżyca, to mówię w imieniu naprawdę też wielu swoich wyborców, że każda osoba no powinna po prostu mieć wiedzę na temat tego, czego może się spodziewać. I też na temat ewentualnego wsparcia, ale też kierunków, w którymi będzie prowadzona polityka poszczególnych resortów. Pani poseł Matysiak się prosi o to, żeby powiedzieć, czego możecie się państwo spodziewać. To ja już państwu powiem. Jeżeli ostentacyjnie, dostając rachunek za gaz albo za ciepło, albo nawet za prąd, wykonacie znak krzyża, mówiąc o Matko Boska w imię Ojca i Syna, no to was opodatkują, bo symbole religijne mają być opodatkowane. Także nie róbcie tego, raczej w ciszy i w spokoju się skupcie nad tym rachunkiem. Zapłaczcie może z dwa razy. Nie wiem, może jakieś inne pomysły. No natomiast no tak to wygląda. Pan poseł Szymański. No, mnie bardzo ciekawi to podejście przedstawiania oczekiwań. Co rząd zrobi tak w kolejnych latach? No ja mam jedno oczekiwanie. Jeśli już sobie tak koncerty życzeń tutaj uskuteczniamy. I ono jest takie, że rząd powinien się przestać wtrącać ze swoją ideologią do cen energii. I to dotyczy tak samo poprzednich tarcz i tak samo teraz dotyczy to tych pakietów klimatycznych czy całej polityki unijnej, tych wszystkich ETS-ów, Fit for 55. Wszystko powinno być wyrzucone do kosza i wtedy by nie było problemu. Natomiast ingerowanie w ceny energii na rynkach, wprowadzanie jakiejś ideologii do tego, walka z w zasadzie wszystkim, co jest naszą cywilizacją po to, żeby polepszać klimat, tylko nie wiadomo o ile, bo nikt nie umie na to odpowiedzieć, no to jest jakaś bzdura totalna i teraz będziemy się zastanawiać jeszcze nad tym, w jaki sposób rząd może zminimalizować negatywne ryzyka wprowadzania polityki klimatycznej. No to nie wprowadzajcie tego. Nie wprowadzajcie tego, to nie będzie trzeba niczego minimalizować. Panie pośle, przepraszam, ale fajnie się z panem rozmawiało, natomiast wszedł pan na takie nurty populizmu. Ja rozumiem, Bałtyk, te sprawy, słońce, pogoda dla surferów, to tak troszeczkę bujamy. Widzi pan, rząd musi się wtrącać w ceny chociażby paliwa, czy w ogóle ceny energii elektrycznej z prostego powodu, ponieważ rząd jest żywotnio tym zainteresowany. Tam masz pan podatek VAT, tam masz pan akcyzę, tam masz pan różnego rodzaju inne podatki, podateczki, które są ukryte w tym wszystkim. Także rząd z tego też czerpie pieniądze. To nie jest tak, że rząd to zostawia i mówi, a teraz niech się dzieje co chce. To jest podobna zasada jak na przykład z alkoholem. Akcyza na alkohol idzie w górę. Możemy powiedzieć, zostawmy sobie monopol, niech się dzieje co chce, rząd z tego nic nie ma, rząd nie ingeruje, no ale rząd z tego ma akcyzę, prawda? Z papierosami jest dokładnie to samo. Ale akurat w kwestii... Z paliwem na stacjach benzynowych ale też. Ale przepraszam, ale w kwestii alkohol na przykład alkoholu i w kwestii papierosów, to nie tylko tutaj chodzi o to, żeby państwo miało zyski z akcyzy, ale chodzi też o te skutki, które będą miały pozytywne skutki dla zdrowia społeczeństwa. Znaczy, my teraz dlatego podnosimy akcyzę na papierosy, bo mamy jedne z najtańszych papierosów w całej Unii Europejskiej. My i Bułgaria. Znaczy, papierosy są tanie, a skutki palenia ponosimy też wszyscy i chociażby leczenie też osób, które palą, jest naprawdę niesamowicie drogie. Znaczy, przepraszam dlaczego, bardzo. Dlaczego mamy pilnować tego, żeby papierosy były tanie albo alkohol był tani? Po to, żeby między innymi nie było szarej strefy i po to, żeby na przykład z Ukrainy nie płynęła znów dlatego, rzeka fajek i gorzały. Znaczy, ale to trzeba też ale ja pani odpowiem pytanie na pytanie, jeżeli nie mogę. Nie mówię o wprowadzeniu prohibicji jakiegoś zakazu. Proszę mi powiedzieć, ile my wydajemy jako państwo, pan poseł Gosek, pani poseł Arendt, pan poseł Szymański i ja,
bez immunitetu. Proszę mi powiedzieć, ile wydajemy pieniędzy na leczenie narkomanii rocznie? Nie wiem, można się o to dopytać. A ile płacimy za programy, które są prewencyjnymi? Natomiast, panie redaktorze, wiemy jedno, bo w poprzedniej kadencji Sejmu o to się dopytywałam z koleżankami z klubu. Wiemy, że wpływy z akcyzy na alkohol nie bilansują naszych wydatków jako państwa na koszty z jednej strony leczenia, ale też koszty związane z kosztami społecznymi, czy kosztami wypadków i też ofiarami, które tak naprawdę skutki takiego wypadku na skutek na przykład potrącenia przez pijanego kierowcę ponoszą do końca życia. To się nie balansuje. My i tak jako państwo, jako społeczeństwo do tego dokładamy. I to jest czarno na białym, proszę sobie przejrzeć interpelację. Nie wiem, ja nie będę tego negował, ale stawiam pytanie związane chociażby z narkomanią. Pan poseł Szymański. No, takie małe ad vocem do tego, co pan powiedział. Ja rozumiem, że są podatki, VAT i tak dalej. I chciałbym, żeby energia była traktowana symetrycznie do pozostałych produktów. Natomiast ja mówię tutaj o nadmiernych obciążeniach, które są wprowadzane tylko i wyłącznie po to, żeby realizować jakąś taką agendę klimatyczną. Tak więc już teraz bardzo duża część ceny energii jest spowodowana wprowadzeniem tych parapodatków wskutek polityki unijnej. Jeśli rozmawiamy, jeśli zadajemy sobie pytanie, co tu można by było zrobić, żeby energia dla przeciętnej polskiej rodziny była tańsza, no to moja odpowiedź brzmi bardzo prosto, tak? Czyli no, ograniczmy wpływ tej unijnej polityki klimatycznej, dzięki temu od razu energia nam stanieje. Natomiast co do wyliczeń, które tutaj zostały przedstawione, tych plansz, no to jest takie trochę wróżenie z fusów, co będzie za ileś lat, ponieważ ja kilka lat temu, jakbym usłyszał, co Unia Europejska wymyśli z tą polityką, to by pan w to nie uwierzył, ja też tak miałem. Absolutnie. I skąd my możemy wiedzieć, co do 55 roku jeszcze Unia wymyśli, skoro ostatnio już zaczęło być głośno o pomyśle bodaj właśnie wspomnianej tutaj pani Zielińskiej o ograniczeniu emisji o 90%. No teraz już musimy sobie stawiać, cytat oczywiście, musimy sobie stawiać ambitniejsze cele klimatyczne, mimo tego, że te już położą naszą gospodarkę, to musimy jeszcze ambitniejsze i teraz będzie 90%. No ja się naprawdę obawiam tego, co będzie w przyszłości. Droga czy kierunek, w który zmierzamy, no to jest raczej kierunek no, taki negatywny, zły, który się odbije no, bardzo negatywnie na kondycji, na budżetach polskich rodzin. Więc tutaj stawianie w ogóle jakichś wyliczeń na stół i pokazywanie, ile będzie kosztowała energia za ileś lat, to jest naprawdę bardzo, bardzo duże ryzyko. Nie oszacowałbym tego, nie podjąłbym się oszacowania czegoś takiego, patrząc na dynamikę zmian właśnie na tej scenie politycznej i absurdalność wielu tych pomysłów. Mhm. Czy ja mogę jednym zdaniem? Pani poseł Arendt, może nawet dwoma. Tak, ja zgadzam się tutaj z panem posłem Szymańskim, bo te obciążenia Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej rzeczywiście powodują te spekulacyjny chociażby system ETS-ów, tak? To powoduje, że rzeczywiście wzrost energii jest niesamowity. I dlatego ja też, my jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy, jesteśmy przeciwko właśnie tym spekulacyjnym systemom ETS-u, tym chorej polityki energetycznej, zielonej energii. I wspomniał tutaj pan poseł o pani minister Zielińskiej, czy pan redaktor, że nawet... Tak, bo to jest moja ulubiona bohaterka z tego resortu. Tak, to skąd inąd bardzo miła osoba, sympatyczna, miła, ale u nas na komisji zasłynęła kiedyś, mówiąc o tym, żeby w ogóle od konwencjonalnej energetyki odchodzić. W ogóle prawdopodobnie jądrowa energetyka też nie jest nam potrzebna, bo zasłynęła takim powiedzeniem, że w Polsce jak nie wieje, to świeci, a jak nie świeci, to wieje i nam to wystarczy. Więc no, każdy sobie może odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj może wyglądać ta polityka Platformy Obywatelskiej, kiedy ministrem od spraw właśnie energetyki odnawialnej, w ogóle transformacji energetycznej jest pani minister Zielińska. No nie jest źle. Pan poseł Gosak. Znaczy, panie redaktorze, tak naprawdę jak nie skończymy, a nie skończymy, bo przecież wiemy, że nie mamy jak skończyć z tą ideologiczną, chorą polityką,
klimatyczną Unii Europejskiej, no to będziemy okładani kolejnymi podatkami. My jeszcze tak naprawdę nawet nie śni nam się jakimi, bo po tym, co już widzimy, to oni są tam w stanie wymyślić wszystko i podatek od śladu węglowego, ETS-y. Ale wie pan, ślad węglowy to pan może zniwelować, bo możesz pan sobie do biletu, panie pośle Gosek, dokupić taką opcję, niwelowanie śladu węglowego. Właśnie tak można zrobić? To nawet nie wiedziałem, że... Można. To może kiedyś... Za panem leci drugi samolot, który go niweluje. Tak. I po prostu latają tam do tego Davo z tymi swoimi odrzutowcami, oni w ten sposób tam niwelują ten ślad węglowy. No to tak to mniej więcej wygląda, chora ideologiczna polityka klimatyczna, która doprowadzi do tego, że Polacy nie będą niestety zapadali na takie choroby jak, nie wiem, choroby płuc, czy choroby związane z tym nieczystym powietrzem, ale będą wpadali w depresję na skutek tego, że to będzie prowadziło do tego, że będą masowo upadały zakłady pracy, bo na przykład w województwie świętokrzyskim, z którego ja pochodzę, już są zamykane huty, zarówno huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, huta w Grzybowie, likwidowane są miejsca pracy na masową skalę. Zresztą o tym wszyscy widzimy, o tym wszyscy wiemy. Proszę państwa, łącznie czytamy. Od początku roku do dziś zamkniętych lub zawieszonych jednoosobowych działalności gospodarczej mamy już 130 tysięcy. 130 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli 130 tysięcy. Z czego zlikwidowanych, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest w okolicach setki, reszta to są zawieszone. No to są już konkretne rodzinne dramaty, te 130 tysięcy zlikwidowanych pojedynczych działalności gospodarczych, to jest 130 tysięcy rodzinnych dramatów, ta działalność zlikwidowana, nie ma przychodu, dochodu, a trzeba przejść od pierwszego do ostatniego, trzeba dać dzieciom zjeść, dać dzieciom zjeść, do szkoły wysłać, do czego teraz? No naprawdę, jeżeli my się nie ockniemy i nie zaczniemy, tylko teraz jest pytanie, jak, jeżeli to jest tak ofensywnie narzucane? Tam po prostu jest bezwzględnie narzucane, to mówię tam, czyli przez Komisję Europejską, przez eurokratów, i my te podatki niestety będziemy musieli płacić, tak jak podatek od ETS, od śladu węglowego, od korporacji, przecież tych podatków już jest mnóstwo i to całe czarodziejskie KPO. Dlaczego myśmy jako suwerenna Polska wtedy tak mocno protestowali? No bo pomijając zresztą część pożyczkową, to ta druga część właśnie, która jest wewnątrz tego Krajowego Planu Odbudowy, to jest część dotacyjna, czyli będziemy uzyskiwali jakieś dotacje, ale będziemy zwracali to w podatkach. I nawet jeszcze do końca nie wiemy, jakie te podatki. No dobra, ale to tak na zwykły chłopski rozum. Co jest lepsze? Wziąć coś, co jest bezpłatne, powiedzmy z założenia, i później razem płacić podatek, czy nie wziąć nic, a i tak ten podatek płacić? Nie, no panie redaktorze, no odpowiedź jest oczywista, no ale to tak trochę... No to ja nie rozumiem, ale... dlaczego protestowaliście. No panie redaktorze, to tak jakby trochę iść do banku i w tym banku wziąć kredyt, notabene spłacać raty, bo my już raty żeśmy za to KPO opłacili, tylko pieniędzy na koncie nie było i jeszcze na końcu obkładani by jesteśmy podatkami. No to jaka to jest sprawiedliwość? No tam już w ogóle nie leci pilot, albo leci pilot, który po prostu ma kierunek obrany, żeby pilnować tych interesów Berlina, czy tych innych jeszcze tam stolic, Paryż i tak dalej, tych wielkich graczy, w cudzysłowie, w Europie Zachodniej, ale dzieje się to kosztem Polski. Przecież to, o czym dzisiaj rozmawiamy od godziny 9, kilka minut po 9, to jest właśnie ta cała polityka unijna, która będzie prowadziła do tego, że w ostateczności te miejsca pracy, tak jak teraz masowo upadają, to ja kierunku zmian nie widzę. Będzie tylko pogłębiał się ten kryzys, zarówno na rynku pracy, nie ile dzisiaj bezrobocie wnosi, ale ono rośnie. Bezrobocie mamy, to ja już panu mówię, mamy drugie bezrobocie w Europie, po Czechach, i to bezrobocie miesiąc do miesiąca nam urosło o 2000 miejsc pracy. No właśnie, i to są konkretne, dramatyczne wyliczenia dla Polaków. Dobrze mówię, pani poseł? Nie, ja właśnie teraz sprawdziłam. Bezrobocie, mówimy o danych za czerwiec, ma 4,9% i jest najniższe od 1990 roku. Ale w skali, proszę zobaczyć... To są dane, dane GUS-owskie. A to proszę zobaczyć dane Eurostatu, ja się na nich opieram i mówię, że mamy drugie bezrobocie w Europie, po Czechach, ale jednak miesiąc do miesiąca bezrobotnych przybyło co prawda 2000, jednak jest trend przybywający. Widać na załączonych obrazkach, no jak wchodzimy czy na strony giełdowe, tak, no przecież widzimy, jak to wszystko znaczy, leci na łeb, dane, na szyję. Które są to... danymi GUS-owskimi, na których się firmy opierać, upadają to są masowo, to są dane zarówno te duże firmy.
I tak wygląda, że jest najniższy od 1990 roku. Polecam państwu sprawdzać. Ale czyli co, spada bezrobocie w tej sytuacji? W stosunku do maja spadło o 0,1 punktu procentowego, więc no niewiele, ale jest. Mamy już miesiąc sierpień. Tak, ja podaję te dane, które ostatnio znalazłam. No, sierpniowych nie mamy. Można byłoby pewnie poszukać, jak wygląda lipiec do znaczy, to ja nie wiem, no bo ja żyję, mieszkam i najczęściej rozmawiam z przedsiębiorcami w regionie świętokrzyskim. Jeżeli ja rozmawiam, co prawda już sprywatyzowane, bo jedne to jest francuski Lafarge cementownia, a druga niemiecki Dickerhoff, kiedyś to były polskie cementownie w Nowinach i Małogoszczy. I to ma być, po prostu krótko mówiąc, tam za chwilę też masowe jakieś zwolnienia w tysiącach osób liczone. No to aż się dziwię, że tak wyglądają te statystyki bezrobocia, bo to, o czym ja słyszę realnie od przedsiębiorców czy od pracowników tych dużych zakładów pracy, jak chociażby no, znana Huta Szkła w Grzybowie, to są masowe zwolnienia. Także nie wiem, skąd te statystyki. Krótko mówiąc, jeżeli Unia Europejska nie pójdzie po rozum do głowy, a nie pójdzie, bo eurokratom na tym nie zależy, im zależy tylko na sobie i na ich państwach narodowych, no to będzie ogromny kryzys i zamiast leczenia płuc, przepraszam, że tak mówię, no to Polacy po prostu będą się masowo leczyli na depresję. Będę przywoływał Deutsche Welle, to są dane Eurostatu między innymi, te, o których ja państwu mówiłem. Czesi mają bezrobocie na poziomie 2,7%, Polska 3,0%. Drugie miejsce w Unii Europejskiej zajmujemy. To jest artykuł z 2 lipca bieżącego roku. Czyli to są jaka jest średnia unijna? Średnia unijna, już pani mówię. Bezrobocie w Unii Europejskiej utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia pozostała w maju na poziomie 6%. Podał we wtorek Europejski Urząd Czyli Statystyczny. Czyli drugie najniższe Eurostat. W Unii, tak? Mamy najniższe bezrobocie. Niewielki wzrost gospodarczy z początku roku ma zatem niewielki wpływ na rynek pracy. Czyli to by się pewnie zgadzało z tymi danymi Deutsche Welle, o których ja państwu mówię, a tak błyskawicznie to jeszcze tak. Inflację w Niemczech mamy, zdaje się, na poziomie 2, coś tam, a w Polsce mamy powyżej. I zaraz będzie. No i taka jest subtelna różnica. I zaraz jeszcze będzie szalała szara strefa, bo to się tak będzie za chwilę działo. I co do tego nie mam wątpliwości. I to będzie naprawdę już prawdziwy dramat i kryzys dla Polski. Więc naprawdę albo wspólnymi siłami, tylko nie wiem teraz już jak, tak, bo te podatki już są wpisane w te wszystkie porozumienia z eurokratami, ale powstrzymamy to ideologiczne szaleństwo, albo będzie dramat dla Polski. Zwyczajnie będzie dramat, bo do tych cen energii, tych wszystkich kosztów prądu i tych podstawowych mediów, za które płacimy co miesiąc czy co kwartał rachunki, jeszcze dojdziemy. No dobra, to skoro polskiego rządu nie stać na budowę elektrowni atomowej, to dlaczego polski rząd nie wyjdzie do obywateli i nie powie tak, słuchajcie, publikujemy akcję, obligacja, cały naród buduje elektrownię atomową, robimy razem te elektrownie. Ale no przepraszam, no też jakby nie doprowadzajmy sytuacji do absurdu, że polskiego rządu nie stać na projekt budowy centralnego portu komunikacyjnego czy elektrowni jądrowej, że teraz my się wszyscy musimy tutaj na to zrzucać. Natomiast to, o czym mówił pan poseł Gosek z Suwerennej Polski, to oczywiście to jest czystej wody populizm i straszenie Unią i brak żadnych rozwiązań. Bo żeby rozwiązywać te problemy chociażby z rosnącymi cenami energii, no to faktycznie my po prostu potrzebujemy dobrej transformacji energetycznej, budowy elektrowni jądrowej i kolejnych, i to zdecydowanie obniży koszty, jakie będą ponosili obywatele. Przed chwilą poseł Szymański mówił to samo na poziomie firm i przedsiębiorstw, które w Polsce funkcjonują, natomiast no my i tak się z tego systemu unijnego nie wypiszemy. Znaczy, jeżeli chcemy być konkurencyjną gospodarką, no musimy się tutaj do tego dostosować, możemy się obrazić, możemy zabrać zabawki i tak naprawdę odbije się to po prostu na polskich firmach, które nie będą konkurencyjne. Pani poseł, ja nie wiem, czy celowo, czy nie użyła takiego zwrotu. Jeżeli chcemy być konkurencyjną gospodarką, proszę państwa, przy tych działaniach, to my nigdy nie będziemy konkurencyjną gospodarką. Ja mówię o sytuacji, w której te rozwiązania, które są wprowadzane na poziomie unijnym, czyli na przykład kwestie obarczenia i patrzenie na to, jakie mają też emisje poszczególne firmy, które produkują różnego rodzaju towary, po to, żeby gospodarka unijna była konkurencyjna względem tych spoza Unii Europejskiej.
wiemy, jak to wygląda w innych krajach na świecie, tak? Które na przykład bardzo często o to nie dbają albo bardzo mocno dotują swoje firmy, swoją gospodarkę, swój przemysł i tak naprawdę sprowadzając te towary do Unii po dumpingowych cenach próbują nas od siebie uzależnić. Proszę Państwa, to żeby było tak. Sekundeczkę. Ja Państwu zilustruję tylko jeszcze jedną rzecz, bo to, o czym mówi pani poseł Matysiak, to się potwierdza w tym, czego społeczeństwo sobie życzy. Jest taki sondaż dla RMF-u, jeżeli mnie pamięć nie myli, United Server i dla Dziennika Gazety Prawnej. Bodajże, jeżeli ten sondaż mamy, to pokażmy go. Co nam z tego sondażu wynika? Czym się dziś powinien zająć polski rząd? Na pierwszym miejscu jest rzecz jasna, bo jak wiadomo, jak mówi minister finansów sam, to jest polski rząd niskich cen, no to wreszcie polski rząd powinien te niskie ceny wprowadzić, tak? Czyli to jest kwestia walka z rosnącymi cenami i wysokimi kwotami rachunków. To jest rzecz pierwsza. Później wzmocnieniem bezpieczeństwa państwa, później zrobieniem czegoś dla ochrony, zakładam, zdrowia. Budowa CPK, proszę bardzo, czwarta pozycja na naszej liście. I piąta, elektrownia jądrowa. No, budowa elektrowni jądrowej. No jeżeli rząd ma to daleko w nosie albo inaczej, no to co my mamy z tym zrobić? Znaczy to są podstawowe sprawy, które dla Polaków są ważne i wcale mnie nie dziwi, że na miejscu pierwszym jest walka z rosnącymi cenami, bo tak jak wcześniej mówiłam, Polacy doskonale zdają sobie sprawę, jak mocno może to zachwiać ich domowymi budżetami, bo nie oszukujmy się, czynsz trzeba za mieszkanie zapłacić, rachunki za energię, za gaz, za wodę trzeba zapłacić, jedzenie trzeba kupić, dojechać do szkoły, do pracy też trzeba sobie zapewnić. Więc tak naprawdę wszelkie podwyżki w tych obszarach mocno dotkną nasze budżety. Znaczy one też będą miały oczywiście, jeżeli będą miały miejsce, wpływ na poziom inflacji. No to są podstawowe sprawy, które też mierzy ten podstawowy koszyk inflacyjny. Jeżeli wzrosną opłaty za transport, wzrosną też ceny produktów, które kupujemy. No z tego nie zrezygnujemy. Nie zrezygnujemy z tego, że nagle z dnia na dzień nie będziemy mogli dojechać do pracy. Idea tanich mieszkań legła w gruzach, bo każda jedna opłata wzrostowa powoduje, proszę Państwa, to jest system naczyń połączonych. I tak? Tutaj widać, jak też widać na załączonym obrazku, że Polacy doskonale zdają sobie sprawę, co ich najbardziej może uderzyć po kieszeni i co jest podstawową sprawą, którą trzeba po prostu tu i teraz rozwiązywać. I ta komunikacja ze strony rządu powinna być jednoznaczna. Robimy to, to i to, żeby nie doprowadzić do podwyżki. Pani ulubiona koleżanka. Żeby państwo nie dostali po kieszeni, żeby państwa było stać na to, żeby te rachunki opłacić. Pani ulubiona koleżanka z Lewicy, Anna Maria Żukowska. Była uprzejma powiedzieć, że naród to się zorientuje dopiero o podwyżkach w styczniu. Jak widać, jesteśmy zorientowani już teraz i o tym jest dzisiejsza rozmowa. To jasno pokazuje też sondaż i to nie jest tak, że dopiero w styczniu ktokolwiek zorientuje się o cenach tego, ile będzie płacił za prąd. Chociaż tak jak mówiłam, oczywiście te ceny na wielu umowach cały czas mają stawki stare. To jeszcze nie są te nowe stawki. Gros ludzi jeszcze nie dostało żadnych rachunków. Natomiast nie jest tak, że nawet jeżeli ktoś tych nowych rachunków nie dostał, to jest nieświadomy tego, że czeka go podwyżka. I teraz podstawowe pytanie jest takie, co z tym chcą zrobić poszczególne resorty i jak chcą zapewnić bezpieczeństwo Polakom? No moja podstawowa sprawa. Ja bardzo, bardzo pięknie tutaj powiedziała Paulina, pani poseł Matysiak, że w Unii Europejskiej trzeba jasno stawiać jakieś nasze warunki, trzeba walczyć tak o nasze sprawy polskie. No ale tego nie robią koleżanki, posłanki, ministry, tego nie robią. Pani minister Zielińska godzi się na wszystko, gdzie jedzie do Komisji Europejskiej. Nie, pani minister Zielińska się nie godzi na wszystko. Ona jeszcze wyznacza ścieżkę, którą mamy iść. To tym bardziej. To samo pani minister Henning-Kloska. Tam my nie walczymy. No rzeczywiście, my powinniśmy walczyć o sprawy polskie, ale tego rząd nie robi. I jeżeli chodzi o ceny, bo ostatnio teraz mówiliśmy o cenach i o tym, że rząd powinien chronić obywateli przed wzrostem cen, to my, Prawo i Sprawiedliwość w czasie naszych rządów, my broniliśmy, chroniliśmy, dawaliśmy
dofinansowanie po to, żeby te ceny utrzymać na takim poziomie, żeby ludzie nie odczuwali podwyżek. Uwolniliśmy obligo tak zwane, dzięki temu energia nie wzrastała, a wręcz spadła w pewnym momencie. I my robiliśmy różne działania. Dzisiaj ja jestem w Komisji Energii, tak? I naprawdę nie ma żadnych działań rządu, które by rzeczywiście realnie chroniły obywateli przed wzrostem cen. Oni oczywiście wprowadzili ustawę, która niby chroni tych, którzy najbardziej będą cierpieli na podwyżkach, ale ja nazywam tę ustawę ustawą na waciki, ponieważ ona będzie dotyczyła małej garstki ludzi i to nie zawsze tych, którzy rzeczywiście są narażeni na te wyższe ceny energii. I to jest taka prowizoryczne, to jest takie prowizoryczne działanie rządu w ramach ochrony obywateli przed wzrostem cen. To jest naprawdę, no nie tędy droga. Pan poseł Szymański, tak jest. Jeśli można, ja bym chciał się odnieść do tej konkurencyjności gospodarki, o której wspomniała pani poseł Matysiak. Bo to jest zauważalne już od jakiegoś czasu, że Unia Europejska stara się wykreować taką sytuację, w której gospodarka konkurencyjna jest wtedy, gdy jest niskoemisyjna. Stąd pojawiły się różne nakazy rejestracji śladu węglowego, czy powoli już zaczyna się wykazywanie śladu węglowego, czy pojawiają się już takie pomysły niedopuszczania na przykład do przetargów państwowych tych kontrahentów, którzy przekraczają normy śladu węglowego. Więc wewnątrz Unii Europejskiej wytworzyliśmy sobie taki światek, gdzie żeby być konkurencyjnym, żeby być branym pod uwagę, czyli to jest pewnego rodzaju szantaż czy dyskryminacja, trzeba mieć jak najniżej emisyjną gospodarkę czy przedsiębiorstwo. Natomiast na Unii Europejskiej świat się nie kończy. My w zasadzie przez te wszystkie podatki ETS-owe i klimatyczne to jesteśmy raczej gospodarką schodzącą ze sceny. Jak obejrzymy się dookoła i zobaczymy, jaką politykę klimatyczną prowadzą inne państwa na innych kontynentach, mówię tutaj spoza Unii Europejskiej, to wtedy się dowiemy, że zupełnie inaczej definiuje się konkurencyjność poprzez koszt wytworzenia. I w tym momencie Unia Europejska nie ma żadnych szans w porównaniu do Indii, do Chin, chociażby w cenach wytworzenia. Jesteśmy kilkukrotnie drożsi w każdej pozycji przemysłowej. Stąd trochę mnie bawi definicja konkurencyjności, która tu została. No, proszę państwa, definicja konkurencyjności w wydaniu europejskim polega na tym, że Europa jest odpowiedzialna za produkcję emisji CO2 rzędu 7% w skali świata. W związku z czym, jeżeli się podejmie tego rodzaju kroki, które się podejmuje, no to 7% będzie. Ale tutaj można też podać przykład, w jaki sposób. Ja bym chciał tylko jeszcze dokończyć, do tematu swoją wypowiedź. Tak, pan poseł Szymański kończy swoją wypowiedź błyskawicznie. Ja bym zdanie po panu. Tak, tak, błyskawicznie skończę. Ja jak tak słucham ogólnie debaty na temat polityki klimatycznej, to mnie zastanawia jedna rzecz. Co na lewicy stało się takiego, że przedłożyli interes zwykłych mieszkańców, zwykłych obywateli, zwykłych rodzin tutaj poniżej interesu tego klimatycznego, że oni tę ideologię klimatyczną traktują jak priorytet, jak najważniejsza rzecz i nawet choćby mieli ludzie zamarznąć i umrzeć z głodu, to lewica idzie w to i uratuje klimat, nie wiedząc jak, ale będzie zaciskać pasa. Panie pośle, ja nie rozumiem, jak przepraszam, ale to jest... Ale ja widzę, że pan lubi czarny humor, podobnie zresztą jak i ja. Notabene ostatnio sobie wróciłem do serialu Czarna Żmija. Polecam każdemu z państwa, tym bardziej, że to są takie seriale, takie filmy, w ogóle Monty Python generalnie. Ja wiem, Rowan Atkinson to jest zupełnie inny bohater. Mam świadomość. Ale chcę państwu powiedzieć, że i Monty Python, i właśnie ten Atkinson z tą czarną żmiją, oni wyprzedzili epoki na każdym jednym kroku. Ale chcę panu posłowi Szymańskiemu uświadomić jedną rzecz. Proszę mi wierzyć, że zupełnie inaczej się zamarza, jeżeli się umiera od używek. Jest różnica. No ale taka... Teraz dążymy do pytania, które ja nie wiem, może ktoś z państwa zada. Na co lepiej umierać?
Najlepiej żyć. Mariusz Gosek, puenta. Panie redaktorze, ja powiem tylko o jednej branży. Jeżeli chodzi o przemysł cementowy, bo w tym zakresie też... Przemysł cementowy leży i cement z Ukrainy ściągamy. Ale właśnie, ale panie redaktorze, 25 tysięcy miejsc pracy. Tyle Polska straci miejsc pracy, bo co? Bo eurokraci sobie wprowadzili chorą ideologiczną politykę. Panie pośle Gosek, ja mam do pana takie pytanie. Proszę mi powiedzieć. Skoro za chwileczkę Ukraina ma być odbudowywana, i skoro Polacy mają ją odbudowywać, tak? To dlaczego my cement i kruszywo ściągamy dzisiaj z Ukrainy? Dlatego, do Polski. Dlatego, że jest tańsze. Dlatego, że nie jest obłożone podatkiem ETS. Rozumiem. Dlatego te 25 tysięcy miejsc pracy za chwilę pójdzie. Jedna rzecz, bo tutaj oczywiście przedstawiciel klubu Konfederacji bardzo lubi szafować słowem ideologia. Znaczy, te kierunki podejmowanych rozwiązań i obostrzeń, które wprowadza Unia Europejska, wynika z prostego założenia dbałości o nasz klimat i też o naszą przyszłość. No to dotyczy każdego z nas. Znaczy widzimy, jak zmiany klimatu już teraz odbijają się na życiu zwykłych ludzi w różnych krajach, także w Polsce. I a propos tej konkurencyjności i tego, jak wygląda sytuacja w innych krajach, no to może przykład Chin, które w ubiegłym roku zainstalowały ponad 300 gigawat nowych mocy odnawialnych źródeł energii i odpowiadają tym samym za 60% powstania takich nowych źródeł na całym ekologicznie świecie. Tak, mówimy o odnawialnych źródłach energii, więc widać też kierunek także innych państw, które idą w tę stronę. Proszę państwa, i nie jest prawdą, jakoby Chińczycy otwierali sobie elektrownie takie zwykłe, tradycyjne w Pakistanie. To nieprawda całkowicie. Ale w całym miksie to jest ile, pani poseł? Kilka procent, jeżeli chodzi o Chiny. Ale widzimy elementu uzupełniający fotowoltaikę. Nie mówię, żeby nie było OZE. Widzimy też kierunek i nikt nie mówi, że na OZE na przykład my w Polsce możemy oprzeć nasz miks energetyczny. No nie, oczywiście, że nie, bo potrzebujemy do tego energetyki jądrowej. I to jest dlatego mój postulat, skoro, proszę państwa, jest prosta teza, z którą państwa zostawiam, przynajmniej w tym bloku i spotkań z politykami. I to dedykuję też polskiemu rządowi. Jest różnica między biedą a dziadostwem. Jeżeli rząd chce iść w dziadostwo, no to będzie źle. Natomiast jeżeli będzie prosta sprawa i prosty przykład, czy też proste uzasadnienie, że rząd nie ma pieniędzy, to powtarzam raz jeszcze. Chętnie każdy z nas, widząc przed sobą możliwość zarobienia, bo na atomie nikt nie straci, chyba że zajmie się tym pani Mucha, no to na Madonnie straciła, nie? Ale to każdy z nas na tej elektrowni, gdyby kupił udział, obligacje, akcje, wszystko jedno, po prostu zarobi. Wejdźmy w inwestycję publiczno-prywatną i tyle, no. Dziękuję bardzo. Z tym apelem państwa zostawiam. Za moment kolejni goście.